On, który własnego syna nie oszczędził, ale go dla nas wszystkich wydał. Tak mówi list do Rzymian, 8 rozdział, 32 werset. W tym wersecie widzimy pewne rzeczy widziane tylko na krzyżu. Pan Jezus Chrystus, odwieczny Syn Boży, uniżył się i stał się człowiekiem. Zajął najniższe miejsce. Był posłuszny aż do śmierci, nawet śmierci krzyżowej. Jakie okropne musiało to być dla Pana? Czym musiało być dla Pana, gdy Judasz zdradził go pocałunkiem? Jakim poniżeniem musiało być dla niego, gdy żołnierze pluli mu w twarz? Gdy był przez nich biczowany i stał się obiektem ich ordynarnych kpin i pogardy. Jeszcze więcej, jak musiało go dotknąć to, że musiał nosić nasze grzechy, że stał się grzechem za nas, a potem był sądzony przez świętego Boga, który nie mógł tolerować żadnego grzechu. W tych okolicznościach był otoczony przez świat w jego różnych aspektach. Był obiektem jego szyderstw i pogardy, z całą siłą zła napierającego na niego. Myślę, że warto, żebyś przeczytał, jak w psalmach Pan Jezus woła, szukając litości i nie znajdując żadnej, wołając do Boga: Boże mój, czemuś mnie opuścił. W tych właśnie chwilach, cierpiąc niewypowiedzianie, w posłuszeństwie Bogu, on doskonale objawił Boga, wysławiając Go w najwyższym stopniu. Sprawiedliwość Boża była objawiona, gdy uderzył swego Syna, sprowadzając na Niego wyrok. Gdy Pan Jezus niósł moje grzechy na drzewie, świętość Boga była widoczna. Gdy Pan zawołał: dlaczego mnie pozostawiłeś, dlaczego mnie opuściłeś? Więcej jeszcze, tam zostało chwalebnie objawione, że Bóg jest miłością. Widzimy tam Boga, który wydawał swojego jednorodzonego Syna na śmierć. Tak, Boga, który osobiście sądził swojego Syna, aby uratować od tego wyroku innych zagubionych grzeszników. Nigdy Bóg nie patrzył na swojego Syna z większym zachwytem, niż właśnie w tych chwilach, kiedy musiał ukrywać przed nim swoje oblicze. Ponieważ nosił należny mi wyrok, jakim musiało być dla Boga opuszczenie jego Syna, gdy wisiał sam na krzyżu, otoczony przez swoich wrogów i gdy Bóg pozornie musiał stanąć po stronie swoich wrogów. Tak mówi Słowo Boże, właśnie w liście do Rzymian, 8 rozdział, 32 werset. On, który własnego Syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał. Tak Słowo Boże mówi. A czy ty już należysz do tych, którzy mogą o sobie samych powiedzieć, że Bóg własnego Syna nie oszczędził, ale go za ciebie wydał? Czy uwierzyłeś już Pana Jezusa? Uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony.